Witajcie moi drodzy w kolejnym filmie. Dzisiaj mam dla Was temat, który już zapowiadałam Wam od dłuższego czasu i który został zainspirowany też Waszym zainteresowaniem, dlatego że opowiem Wam, jak wyglądał mój poród w Irlandii w trakcie pandemii. Zacznijmy od tego, że jak już mówiłam wielokrotnie, ja miałam cukrzycę ciążową, więc nasz syn rósł troszeczkę bardziej niż się spodziewaliśmy. No i w 39 tygodniu została podjęta decyzja, że jest pora na to, żeby ten poród wywołać, żeby młody nie urósł jeszcze bardziej, żeby po prostu nie przekroczył 4 kg, bo byłoby mi go już dużo, dużo ciężej urodzić. Więc zostałam zaproszona właśnie do szpitala. Ja rodziłam w Cork University Maternity Hospital, czyli to jest państwowy szpital tutaj w Cork, więc rodziłam totalnie publicznie, nie w żadnej prywatnej miejscówce. Natomiast troszeczkę się czułam, jakbym była w prywatnej miejscówce, ale to zaraz Wam opowiem o tym. Byłam w szpitalu około 14, zanim zostałam przyjęta, zanim jakby wszystko się to wydarzyło, to minęło około 2 godziny i właśnie gdzieś około godziny 16 został mi podany żel na wywoływanie. Tak więc czekałam, aż to zacznie działać. To jest około, coś takiego trwało około 6 godzin. Na początku zostałam położona na klasycznej, standardowej, czteroosobowej sali. Ważna informacja na sam początek, nie miałam robionego testu na COVID w ogóle. Nie jest to w tym momencie chyba żadna procedura, jeżeli chodzi o przyjęcie właśnie do szpitala położniczego. Tutaj nie wiem dlaczego, tak po prostu jest. Myślę, że do zwykłego szpitala, czyli do CUH, już bym taki test miała, bo mój narzeczony za każdym razem, jak wracał z przepustki, to miał taki test robiony. Ale to taka dygresja, bo wiem, że może być to dla Was interesujące. Tak więc najpierw zostałam położona na tej czteroosobowej sali, natomiast już tak naprawdę gdzieś około godziny 18 przyszła jedna z położnych, swoją drogą też miała na imię Olga, pomimo że była Irlandką, co też mnie zaskoczyło, i powiedziała mi, że zajrzeli w moje papiery, że wiedzą, że mój narzeczony przebył tak bardzo poważną chorobę i żeby ograniczyć ryzyko jakiegoś właśnie niepożądanej infekcji i po prostu zdecydowali, że umieszczą mnie na sali pojedynczej. Dla mnie to był ogromny szok, dlatego że my o nic takiego nie wnioskowaliśmy, ja też jakoś specjalnie nie uskarżałam się na swój los, ani nic takiego. Była to dla mnie bardzo duża niespodzianka, no i szok. No, nie ukrywam, bardzo mi to pomogło, bo dzięki temu cały pobyt w szpitalu był dużo bardziej znośny. Tak więc zostałam przeniesiona do pojedynczej sali. Miałam co jakiś czas podpinane właśnie KTG, żeby zobaczyć, jak tam maluszek się miewa, wszystko było ok. No i gdzieś około godziny 22, czyli właśnie po 6 godzinach zostałam sprawdzona, natomiast niewiele się działo. U mnie problem był taki, że główka młodego była tak nisko i jakoś dziwnie ułożona, że był problem z badaniem mnie i sprawdzaniem faktycznego stanu rozwarcia. Zostałam, że tak powiem, pozostawiona jeszcze sama sobie, miałam położyć się spać, no i zostałam obudzona gdzieś około godziny 4 i został mi ponownie podany żel na wywoływanie, który właśnie ma zmiękczyć szyjkę macicy. Wydaje mi się, że nawet udało mi się jakiś klip wtedy nagrać, bo ja miałam takie szumne plany nagrania jakiś wstawek do tego filmu. Niewiele z nich wyszło, tak więc może Wam ten klip wstawię chociaż, zobaczymy. Jest 4. Albo już, nie, już w zasadzie prawie 5, ja od 21, czyli od jakichś dobrych 8 godzin mam już skurcze takie co 3 minuty, ale właśnie została mi podana druga dawka żelu na wywołanie, bo główka młodego jest za nisko i rozwarcie jeszcze nie jest takie, jak być powinno, tak więc walczymy dalej. Nie wiem, ile to jeszcze potrwa, trochę udało mi się przespać. Nie jest źle. Dam radę. No i po ponownym podaniu żelu znowu poszłam spać. No i gdzieś około godziny 11 przyszła do mnie najpierw położna, a potem jeszcze przyszła do mnie lekarka, która na początku też właśnie miała problem ze zbadaniem mnie i wydawało jej się, że będziemy musieli podać ten żel jeszcze raz. Natomiast po chwili nagle zmieniła zdanie i stwierdziła, że nie, że ja już jestem gotowa i że mogę zostać sprowadzona do
induction room, czyli do takiego pokoju typowo wywołaniowego, nie wiem nawet jak się to po polsku nazywa, czy funkcjonuje coś takiego w polskich szpitalach, i że tam zostaną mi najpierw przebite wody płodowe, a później podana oksytocyna. No i tak też się to odbyło. Najpierw przenieśli mnie do jednego miejsca, potem przenieśli mnie jeszcze do drugiego, ale to już inny temat. Jak zostałam sprowadzona na parter, to już wiedziałam, że to już zaczyna się dziać i byłam przeszczęśliwa. No i znowu jakby zostałam położona tutaj na łóżku, został mi wbity wenflon, przez który miałam mieć podawaną oksytocynę. No i pojawiła się jedna pani doktor, która miała właśnie przebić mi wody płodowe. Natomiast tutaj znowu się okazało, że jest problem, nie jest w stanie tego zrobić i usłyszałam informację, że może być tak, że zostanę cofnięta z powrotem do sali i podane mi zostanie jeszcze jedna porcja żelu. Ale zanim to się stało, została przeprowadzona jeszcze jedna pani doktor, wydaje mi się, że może bardziej doświadczona, która stwierdziła, że ona jeszcze raz spróbuje. Powiem wam szczerze, że przebijanie wód płodowych to było jeden z najbardziej bolesnych momentów w całym porodzie. Ja nie byłam w stanie utrzymać, że tak powiem brzydko, tyłka na łóżku, dlatego że z bólu mnie po prostu wyginało do przodu, one mnie prosiły, żebym ja była spokojna, no ale to było silniejsze ode mnie, to był tak straszny ból. Natomiast kiedy już udało się te wody przebić, ja aż się popłakałam ze szczęścia, bo wiedziałam, że to znaczy, że wszystko się zaczyna, tak? Że teraz już po prostu rodzimy i jeszcze chwila nasz syn będzie z nami. Zaraz po tym dostałam informację, żebym mam sobie troszeczkę pochodzić po korytarzu, żeby te wody trochę powytrząsać. Wiem, że to brzmi jakoś tak trochę absurdalnie, ale taka jest brzydka prawda. I następnie, chyba nie wiem, po 20 minutach właśnie spacerowania po korytarzu została mi podana oksytocyna. Najpierw we mniejszych dawkach, potem coraz większych i gdzieś wydaje mi się, że po 2 godzinach albo po 3 godzinach właśnie tej oksytocyny ja zaczęłam odczuwać już te takie naprawdę mocne skurcze. I to było po raz kolejny, kiedy poród bolał. I powiem wam szczerze, że ja jestem, zawsze mi się wydawało, że jestem bardzo wytrzymała, jeżeli chodzi o ból. Tatuaże mnie nieszczególnie bolały, jakby nie przeżywałam różnych rzeczy, rzadko brałam tabletki przeciwbólowe, ale to było tak bolesne, że ja myślałam momentami, że po prostu wywalę tą drugą część od łóżka, ponieważ nogami się tak wyginałam na łóżku, nie byłam w stanie zapanować nad własnym ciałem. No ale pracowaliśmy jakby nad tym, żeby to było, żeby uzyskać rozwarcie do 3 cm, bo wtedy wiedziałam, że zostanę przeniesiona na salę indywidualną, że wtedy będzie mógł przyjechać do mnie mój narzeczony, bo tutaj jest tak, że w momencie, kiedy zaczyna się ten tak zwany aktywny poród, oni to tak nazywają, active labor, wtedy może dołączyć partner lub wybrana osoba, która towarzyszy rodzącej. Ale tylko wtedy, bo wtedy jest ona przenoszona właśnie do tego osobnego pokoju. No i ja w międzyczasie stwierdziłam, że okej, myślałam, że dam radę bez jakichś tam łagodzenia bólu, ale nie, więc najpierw dostałam zastrzyk, taki jakiś w pośladek, ale nic to nie dało. Potem dostałam gaz do wąchania, ale też mi niewiele to pomogło. No i właśnie po chyba 3 godzinach już takich ostrych skurczy regularnych stwierdziłam, że chciałabym prosić o epidural i poprosiłam właśnie dziewczynę, która tam była, nie wiem czy to była położna, czy to też była lekarka już, żeby sprawdziła, czy jest to możliwe. No i ona mnie zbadała i powiedziała, tak, jesteś gotowa, możesz dzwonić po narzeczonego, niech przyjeżdża, my cię przenosimy na osobną salę i zostanie ci podany epidural. No i właśnie tak też się stało. Od momentu, kiedy dostałam epidural, tak naprawdę minęło 20 minut, pół godziny, już mój narzeczony zdążył przyjechać, pomagał mi podawać te ostatnie porcje gazu tak naprawdę, żebym oddychała głęboko, co potem okazało się bardzo zgubne, ale do tego zaraz przejdziemy. I po 20 minutach już tak naprawdę byłam totalnie wyluzowana, nie czułam żadnego bólu. Bardzo się cieszyłam, że epidural na mnie po prostu zadziałał, bo wiem, że nie zawsze tak jest. I to nie jest tak, że ja całkowicie nie czułam dołu. Mogłam w bardzo znikomy, miałam bardzo znikomą kontrolę nad swoimi kończynami, ale jednak jeszcze je czułam jakoś tam troszeczkę.
No i tutaj stwierdziłam, że skoro nic się nie dzieje, bo dostaliśmy informację, że tak naprawdę przez najbliższe 6 godzin nic nowego się nie wydarzy, tylko zostawiają mnie, po prostu cały czas byłam podpięta pod oksytocynę, właśnie miałam ten epidural. I powiedzieli, że przez najbliższe 6 godzin nic się nie będzie stało, działo, więc zdecydowaliśmy, że pójdziemy spać. No i ja gdzieś po 4 godzinach się obudziłam, bo nagle mi się tak zrobiło zimno. I poprosiłam o zamknięcie okna, bo okno było uchylone, ale cały czas miałam drgawki, więc położna wyszła na chwilę po kocyk i w tym momencie stał się dramat, dlatego że ja zaczęłam wymiotować. I jako, że nie mogłam, jakby nie miałam pełnej kontroli nad dołem swojego ciała, to nie byłam w stanie nawet się wysunąć tak jak to powinno wyglądać, no i niestety, ale wszystko wylądowało na mnie. Dostałam ostatecznie szpitalną koszulę i tak dalej. Okazuje się, że po prostu najprawdopodobniej zatrułam się tym gazem. Zbyt mocno go wdychałam i on ma takie działanie. Jest to podobno całkowicie naturalne. Ja powiem Wam szczerze, że nie słyszałam o tym, że że organizm może tak zareagować. Spodziewałam się innych rzeczy troszeczkę, a tutaj tego nie. No ale jak widzicie, niespodzianka. No i jak minęło to 6 godzin, moja położna, która cały czas z nami była, poza tym jednym momentem, kiedy właśnie wyszła po kocyk dla mnie, ja zaczęłam wymiotować, powiedziała, że to jest właśnie ten moment, zaczynamy przeć. No i parłam tak gdzieś przez około godzinę. Była to ciężka praca, ale nie było źle. Mam wrażenie, że z epiduralem jest to wszystko dużo łatwiejsze. I też obawiałam się, że będzie bardziej wykańczające dla mnie, a jednak nie czułam się aż tak bardzo zmęczona. No i po takiej ponad godzinie parcia okazało się, że tętno naszego syna bardzo wzrasta i no, nie wygląda to dobrze. Została sprowadzona jedna lekarka, druga lekarka. Obejrzały mnie i powiedziały, że przewiozą mnie teraz na salę operacyjną, będziemy próbować dalej, żebym urodziła naturalnie, natomiast jest zagrożenie, że będę musiała mieć zrobione cesarskie cięcie i musiałam podpisać papiery, że się na to zgadzam. Od tego momentu, jakby jak przewieźli mnie na salę, na sam początek tych wszystkich ich działań właśnie na sali mój narzeczony nie mógł być obecny. Oni mu dali strój do ubrania, tam wiecie, czepek, buty i w ogóle cały taki kombinezon, ale powiedzieli, że zawołają go dopiero na sam koniec. No i mam wrażenie, że tam już wszystko się potoczyło bardzo błyskawicznie. Dostałam już pełne znieczulenie na dół, takie już pod cesarkę, więc nie czułam kompletnie swoich nóg. To jest w ogóle ciekawe uczucie, jak widzicie, że ludzie przekładają wasze nogi, a wy ich nie czujecie. No i tak naprawdę tam już, nie wiem, chyba po 4 parciach usłyszałam informację, wołajcie tatusia, bo już jest główka, więc ja już wiedziałam, że już moment i będzie zrobione. Trwało to naprawdę, w moim przynajmniej przekonaniu, bardzo niedługo i młody był z nami, mój narzeczony mógł przeciąć pępowinę i wszystko było ok. Pytaliście o to, czy ktoś zwracał uwagę na to, że jestem plus size, czy miałam z tego powodu jakieś przykrości. Powiem Wam szczerze, że wręcz przeciwnie. Ja za każdym razem, jak wiedziałam, że oni muszą mnie przełożyć z łóżka na łóżko, no to mówiłam, że przepraszam, że nie mogę Wam pomóc, wiem, że jestem ciężka. Oni mówili, daj spokój, w ogóle nie jesteś ciężka, to w ogóle nie ma problemu. Było to dla mnie bardzo zaskakujące i takie nawet powiedziałabym dosyć miłe, bo no, nie spodziewałam się takiego traktowania, tak więc tu odpowiadam na to pytanie. Nie miałam żadnych nieprzyjemności z tego tytułu. No i potem jeszcze przez 2 godziny mój narzeczony mógł być ze mną. Ja w tym momencie dostałam właśnie jakieś tam tosty i herbatę, żeby się troszeczkę wzmocnić po tej całej akcji, bo jednak bardzo długo nie jadłam. A on w tym czasie właśnie zajmował się naszym synem. No i po 2 godzinach niestety zostaliśmy rozdzieleni. On musiał wrócić do domu, a ja zostałam odwieziona na łóżku na salę. I potem myśleliśmy, że wyjdziemy tak naprawdę po 48 godzinach, bo jako, że rodziłam naturalnie, natomiast, bo tego Wam w sumie nie powiedziałam, udało mi się urodzić naturalnie, nie miałam robionego cesarskiego cięcia, jednakże potrzebowaliśmy tutaj drobnej pomocy i zostały użyte tak zwane kleszcze. Coś, czego ja w ogóle na początku myślałam, że się totalnie na to nie zgodzę, ale potem już tak bardzo chciałam, żeby syn urodził się cały i zdrowy, że oddałam się w 100% w ręce lekarzy i po prostu to się udało. W związku z tym, żeby użyte kleszcze, musiałam mieć wykonane nacięcie, co też wiąże się z tym, że mój połóg trwał trochę dłużej, ale to jeszcze może na koniec Wam o tym delikatnie wspomnę. Tak więc po 48 godzinach teoretycznie ja byłam gotowa do wypisu, niestety okazało się, że młody dostał żółtaczki.
No i ta żółtaczka była albo po prostu trochę silniejsza, albo tutaj bardziej zwraca się na to uwagę. Przez jeden dzień był obserwowany, miałam go dużo karmić, jakby zwracać uwagę na to, ile on je, żeby może się to samo wypłukać. Niestety się nie udało, więc następnego dnia został położony na takiej specjalnej lampie. Po prostu przynieśli mi taką lampę do łóżeczka, w którym on leżał i na tej lampie leżał 24 godziny i potem jeszcze kolejne 24 godziny czekaliśmy na wyniki badań, no ale w końcu nas wypuścili. W sumie w szpitalu spędziłam około tygodnia, dlatego właśnie ta sala taka osobna, powiem Wam szczerze, że troszeczkę uratowała mi tyłek, bo ja dosyć źle to znosiłam, bo wiecie, nie ma odwiedzin, ja i tak bardzo się cieszyłam, że mój narzeczony mógł być ze mną podczas samego porodu, no ale jednak byliśmy sami dosyć długo, już chcieliśmy być w domu i dlatego dobrze, że mogłam chociaż sobie, wiecie, spokojnie rozmawiać przez telefon, nie przeszkadzając nikomu, tak? Tak więc po tygodniu wróciliśmy do domu i myślałam, że mój połóg będzie trwał standardowo 6 tygodni, jak u większości mam. No niestety okazało się, że po tygodniu około moje szwy puściły. No i udałam się do GP, ona mi to, co tam zostało, usunęła, no i powiedziała, że niestety muszę liczyć się z tym, że mój proces gojenia będzie trwał troszeczkę dłużej. Tutaj niestety jest tak, nie wiem jak jest w Polsce, możliwe, że jest podobnie, że niestety tych szwów się nie poprawia. Jeżeli one puszczą dłużej niż po 24 godzinach, to i tak nie ma sensu i po prostu się zostawia to tak, jak jest. No, nie było to miłe, było to dosyć mocno bolesne, jakby nie wiem jak to wygląda w przypadku, kiedy tego nacięcia nie ma. U mnie ten proces na początku był dosyć mocno bolesny, teraz już w końcu wszystko jest okej, więc zakończyłam połóg totalnie, doszłam do siebie, jestem zadowolona i mimo wszystko bardzo, bardzo jakby cieszę się z tego poziomu opieki, jaki miałam w szpitalu, sam fakt, że dostałam tą salę, że tam w ogóle wszyscy się mega super mną zajmowali. Codziennie dostaje się taką kartkę z tym, jakie się menu wybiera na następny dzień, co na śniadanie, co na obiad, co na taką wczesną kolację. Więc naprawdę opieka jest super i ja byłam bardzo, bardzo zadowolona. Fakt, puściły mi szwy, więc to nie było idealnie zrobione, albo ja coś zrobiłam nie tak, ale mimo wszystko całość jako doświadczenie, jak najbardziej jestem zadowolona i bałam się, że to będzie dla mnie bardziej traumatyczne przeżycie, a jednak takie nie było. Dobrze, ten film jest już strasznie długi, więc stwierdziłam, że po prostu zrobię kolejny odcinek z tymi dodatkowymi pytaniami, które mi się nie udało tutaj jakby odpowiedzieć na nie, które mi zostawialiście na Instagramie odnośnie właśnie ciąży i porodu. Dodatkowo, jeżeli macie ochotę zadać dodatkowe pytania, to zachęcam do zostawiania ich właśnie w komentarzy. Postaram się właśnie za jakiś czas dograć taką część właśnie z odpowiedziami na te pytania, gdzie mam nadzieję, że jeszcze więcej informacji uda mi się zawrzeć. Tak więc zapraszam Was do komentarzy. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Tradycyjnie zachęcam do odwiedzania mnie na Instagramie, namiary też macie w opisie na dole, bo tam jestem najczęściej. No i jeżeli macie ochotę, jeszcze tego nie robicie, to serdecznie zapraszam do subskrypcji mojego kanału i do klikania w dzwoneczek, abyście dostawali powiadomienia, jak tylko jakiś nowy film się pojawi. Dzisiaj się z Wami żegnam, do zobaczenia następnym razem, pa, pa!